Witam Was bardzo serdecznie na kanale Babskie Wnętrze. Dzisiaj z wyjątkowym gościem Zuzią. Będziemy działać fajne rzeczy. Po pierwsze wykonamy taką choinkę, takie drzewko z bombeczek. I wykonamy dzisiaj również taki wianek, super wianek. Wianek będzie u Zuzi na kanale, natomiast drzewko będzie u mnie. Także pod spodem będziecie mieli linka do kanału Zuzi i zapraszamy Was na dalszą część. Do naszej doniczki docinamy gąbkę florystyczną, tak mniej więcej, tak mniej więcej, że się zmieści, bo wciskamy, obcinamy i mamy już naszą gąbkę i wbijamy teraz nasz patyk z kulką styropianową. I co, już? I już. Ja to myślałam, że to w kole trzeba jakimś Zaczynamy od przyklejania naszych kul. Najpierw idą te największe, a później będziemy wypełniać je mniejszymi. Za chwilę zobaczycie, jak to dokładnie będzie wyglądało. Teraz naokoło. Ważnym aspektem jest, żeby właśnie te dzióbki w ten sposób układać. Stawiamy w jedną stronę, żeby później było je łatwiej schować. I jest to bardzo ważna sprawa, bo niektórzy o tym mogą nie wiedzieć, tak? No tak. Tu jeszcze? Proszę Państwa, to nie jest stożek, to nie będzie choinka, to będzie kula. Cały czas to będzie kula. O, tu już widać, że się robi kulka. Piękna. Dobra, bo ja tu nie jestem od tego, żeby gadać. Widzę, że jestem gościnnie, więc ja tutaj mogę gadać. Zuzanna, to tylko inwencja twórcza nas ogranicza. Wyobraźnia. Ty, bo ja tak cały czas mówię w tych filmikach. Jak? No właśnie tak. Że nas ogranicza? Tak, że ogranicza was tylko wasza wyobraźnia. Jak już przykleimy bombki do pewnej wysokości, gdzie nam jest trudno przyklejać od dołu, to możemy wyjąć sobie z naszej doniczki i odwrócić drzewko i teraz tutaj wypełnić naszą kulę styropianową bombkami. A później będziemy jeszcze drugą warstwę robić, albo i trzecią, tymi mniejszymi już bombkami, żeby zakryć te wszystkie dziurki, dziureczki. Dokładnie. Klejmy drugą warstwę. Tak. W trakcie robienia i jedzenia Katka jeszcze zmontowała na szybko taką muffinkę, żeby ją pokazać później, jak będziemy robić jeszcze nagrywki. Śliczna, nie? Proszę, proszę. A to też masz kupne te? Pomarańczka? Mhm. Można ususzyć samodzielnie. No wiem, suszę właśnie. Aha. Ale te są ładniejsze, dlatego pytam. Teraz wyklejamy wszystkie takie dziurki, gdzie nam widać prześwity, gdzie widać styropianową kulkę, a następnie będziemy tutaj oblekać materiałem naszą gąbkę florystyczną, żeby jej nie było widać. Teraz bierzemy nasz czerwony materiał. Wycinamy taki kwadrat, żeby powkładać ten materiał w doniczkę. My już wykonałyśmy swoje dekoracje. To jest wianek, który będzie u Zuzi na kanale. Natomiast to jest moje drzewko, które wykonałyśmy wspólnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ale zobaczcie też inne moje dekoracje, które już są na kanale. Między innymi takie szyszki z pistacji, drzewko z flipsów i drzewko z materiałowych kulek. Są też inne dekoracje, także zapraszam Was bardzo serdecznie do zobaczenia tych świątecznych stroików. Będą jeszcze w przyszłym tygodniu takie babeczki, muffinki ozdobne, także wpadajcie do mnie, wpadajcie również do Zuzi, zobaczcie w jaki prosty sposób można wykonać taki przepiękny wianek bożonarodzeniowy. Do zobaczenia w kolejnych naszych filmach. Pa, pa! Zatkałam się. No i bardzo ładnie. Nie, dobra, mniej więcej. Zobacz. Tak zrobię? Dobre. No i dobrze. No i pięknie. No. Pięknie, pięknie. Dziękujemy. Może muffinka?